Odbuduj mój dom. Wypełnienie tego wezwania jest niemożliwe bez miłości. I dziękujmy Panu za to słowo, które jest dane na piątek przed uroczystością Pięćdziesiątnicy. Ten dialog Jezusa z Piotrem. Nie jeden raz słyszeliśmy już nauczania, kazania na ten temat. Jezus nie oczekuje doskonałej miłości, ale szczerej. W oryginale greckim mamy dwa czasowniki odmienne, które po polsku nie da się oddać, żeby to sprawnie jakoś brzmiało. Agapeo i fileo. Agapeo, czyli kocham zupełnie bezinteresownie, całkowicie oddanie. Fileo, kocham bardzo szczerze, ale nie tak do końca. Wiele tej miłości jeszcze brakuje. To jest taka miłość przyjaźni, bardzo szczerej, ale tak piętro niżej, byśmy powiedzieli. Jezus zadaje pytanie Piotrowi, czy ty kochasz mnie tą miłością agape? On mu odpowiada, Panie, ty wiesz, że cię kocham, fileo. Pasiowce moje. Piotrze, kochasz mnie? On mu znowu odpowiada, nie tym samym czasownikiem, tylko odpowiada mu tym, tak jak mówi mu serce. Ja cię bardzo szczerze kocham, tak? No ale nie mogę powiedzieć, że to jest ta agape, pasiowce moje. Piotrze, a ty mnie kochasz? A Jezus tam używa tego niższego. Piotr się zasmucił. A nie dlatego, że trzeci raz go Jezus pyta. Tylko Piotr chciałby odpowiedzieć, tak, to jest doskonała miłość, a nie potrafię. Pasiowce moje. Jako chrześcijanie nie musimy być takimi duchowymi himenami, ludźmi doskonałymi, ludźmi perfekcyjnymi, ale mamy być ludźmi szczerymi wobec Boga i wobec ludzi. Jeśli chcesz odbudować siebie, jeśli chcesz, by odbudowana była twoja rodzina, jeśli chcesz, by odbudowany był Kościół, jeśli chcesz, by odbudowane były relacje, które są dla ciebie ważne, to nie twórz jakiegoś tylko wyobrażenia miłości. Kochaj tak, jak potrafisz, byle szczerze. Jeśli nie potrafisz kochać całkowicie Pana Boga, kochaj tak, jak potrafisz, ale rób to szczerze. Jeśli nie potrafisz kochać braci i siostry, które są obok ciebie, w doskonały sposób, to się nie sil na to, ale kochaj szczerze. Wtedy Duch Święty będzie mógł działać w tobie i poprowadzi cię, tak jak poprowadził ostatecznie Piotra, do tego, że w doskonały sposób ukochał Boga. Bo Piotr to osiągnął, o czym mówi Jezus. Ale wtedy szczerze odpowiedział, kocham tak, jak potrafię. Pan Jezus dzisiaj w tej liturgii mówi nam też na nowo, pójdź za mną. Piotr wiele razy to słyszał. Najpierw, gdy go powoływał, tak? Potem przy różnych sytuacjach, które się zdarzyły i wreszcie po zmartwychwstaniu znowu, pójdź za mną. Każda pięćdziesiątnica, tak jak każde wydarzenie w roku liturgicznym jest okazją do tego, żeby znowu usłyszeć to słowo, pójdź za mną. Ale nie jest to powtórzenie tego, co było rok temu. Obrazem naszego wzrastania w tej przestrzeni, którą jest Kościół, jego życie, liturgia i rok kościelny, nie jest koło. Bo nie powtarza się, tak? A rok temu było, teraz będzie, za rok będzie. To w sumie co za różnica. Czy dziś powiem, czy za rok? To przecież znowu będzie piątek. Może będzie inna data, tak? Ale będzie piątek, 7 tygodnia Wielkanocnego, będzie ta sama Ewangelia, wszystko wiadomo, nie? Może nawet o Święcimiuczu nie będzie.
Obrazem tego, co Bóg w nas czyni, nie jest koło, ale jest spirala. Niby to samo, a jednak jestem w innym punkcie. To samo słowo, które Piotr słyszał, pójdź za mną, jest dziś mówione w innym kontekście. Odbuduj mój dom. Zakasałaś rękawy przed chwilą, kiedy mówiłaś Bogu, próbujemy. Czy wszystko później w życiu Piotra, po tym akcie wyznania miłości i powołania na nowo, czy wszystko było usłane różami? Nie. Jak popatrzymy, ile walk wewnętrznych musiał stoczyć Piotr, ile napięć wewnętrznych było we wspólnocie, którą prowadził, o kłótniach i awanturach nie wspomniawszy już. Ile rzeczy musiał na nowo Piotr się uczyć, jak choćby relacja z poganami, z tymi, którzy przyjmują wiarę, a nie byli Żydami. Jaką walkę musiał później stoczyć Piotr w domu Korneliusza? Ale ponieważ powiedział szczerze, pójdź za mną, kocham Cię Jezu, i szczerze odpowiedział na słowo Jezusa, pójdź za mną, tak idę, i przyjął odnowienie w Duchu Świętym, to on to wszystko przeszedł. Aż Bóg zaprowadził go do Rzymu. Aż Bóg zaprowadził go do męczeństwa. Bracia i siostry, Pan Jezus zmartwychwstały za chwilę umacnia nas swoim ciałem i krwią. On wypowiada, pójdź za mną. Nie bój się. Nie da się pokazać całej drogi. Nawet kiedy tu ktoś jechał, a wiele osób jechało do tego kościoła przecież samochodem, to przewidujemy, jak może być. Ale czy nie zaskoczyło was coś na drodze? Nas zaskoczyło. Nie da się wszystkiego przewidzieć. Ważne jest to, żeby mieć cel, dokąd ja zmierzam, a tym celem jest odbudowane Twoje życie i odbudowany Kościół, odbudowana parafia, odbudowana wspólnota, odbudowana rodzina, odbudowane przyjaźnie. To jest nasz cel, a ostatecznie odbudowane życie w wieczności. My wiemy, dokąd idziemy. A kiedy wsiadamy do tego samochodu, którym jest wiara, to musimy się zgodzić, że czasem jest ostre hamowanie, a czasem nabijesz guza. A czasem z tymi, co jedziesz, ostra wymiana zdań. Zdarzało się tak w samochodzie, z kimś jedziesz? Już ci się pokłócili, gdzie jedziesz? Prawo, no mówię ci, że w lewo, nie? Było tak? A ostre hamowanie było kiedyś? Życie. Kiedy idę za Jezusem, to nie idealizuję wszystkiego. Czasem płaczemy, czasem się wkurzamy, ale idziemy. Byle szczerze, w miłości i prawdzie. Odbuduj mój dom. Niech to słowo wybrzmiewa przez najbliższe dni. Niech Duch Święty pomaga nam odpowiedzieć na to słowo w najwłaściwszy sposób. Ja wierzę głęboko, że dzisiejsza modlitwa, dzisiejsza liturgia, nasze przyjęcie Eucharystii, że to, co Duch Święty czyni, będzie owocowało bardzo. Wierzysz w to? Pan Jezus mówi bardzo osobiście do Piotra. Jak przeczytamy w kontekście jeszcze, to oczywiście obok jest więcej uczniów. Piotr jeszcze pyta, ty, a z tym to co będzie? Pyta o Jana. A Jezus mówi, a co cię to obchodzi? Ty pójdź za mną. To jest bardzo ważne słowo, żeby patrzeć na Jezusa,
żeby odkrywać, co ci Jezus mówi. Nie? Żebyśmy nie patrzyli tylko, a z tym co będzie, a ten co będzie robił, a tamten co będzie robił. A co tobie Jezus mówi? Bo mówi nam dziś wszystkim. Czy miłujesz mnie? Pójdziesz za mną? Co mu odpowiesz? Nie mi, nie zgromadzeniu, ale Panu Jezusowi.